Halo? Wyrwało? Może zadzwoń jeszcze raz. Wszystko, co ważne, już powiedziałem. Musimy pogadać. Nie teraz. To bez wątpienia tragiczny dzień dla wszystkich Polaków i dla państwa polskiego. Kto dostaje ten temat? Mamy nie nagrywać. Identyfikacja zwłok może być dla państwa bardzo ciężkim przeżyciem. O co tu chodzi? No to chyba dość proste. To nie jest proste, a nawet wręcz przeciwnie. Samolot rozbił się o pancerną brzozę. Obrócił się wokół własnej osi na wysokości mniejszej niż długość własnego skrzydła. Taki jest wynik śledztwa. Tego SMS-a dostali wszyscy członkowie partii rządzącej zaraz po katastrofie. Naprawdę wierzy pani w te brednie? Zrobili badania DNA? Zbadali czarne skrzynki? Wrak? To panią nie interesuje, że przywieźli trumny zaplombowane? Jak mogłaś? Mama, ja nie zamierzam ukrywać żadnych informacji. Myśli pan, panie generale, że to nie była wina pilotów? Mówiłem pani przecież, że nie udzielę żadnego wywiadu. Ale dlaczego? Zejście do wysokości decyzji to nie jest lądowanie. To jest zejście na wysokość, gdzie ocenia się widoczność, czy można usiąść. Jak nie można, to trzeba odejść na drugi krąg, czy odlecieć. Operator polskiej stacji telewizyjnej, który jako pierwszy nagrał materiał na miejscu katastrofy. Zmarł w Moskwie, a materiał nigdy nie został pokazany w telewizji. Instruktor pilotażu kwestionujący ustalenia śledztwa powiesił się w łazience podczas urlopu w Indiach. Ktoś dwa razy przeciął przewody z płynem hamulcowym. Kwadrans po tym, jak znaleziono ciało, prokuratura ogłasza, że to było samobójstwo. Które to już w tej sprawie? Do Poles really believe that Bird Street destroyed that huge airliner? Odchodzimy. Jest święto. Ale nie odeszł. Prawdę znają Amerykanie, pewnie służby innych krajów też. Fakt, że do teraz milczą, może oznaczać, że prawda o Smoleńsku nas przerazi. Kiedyś nie wolno było pytać, kto zrobił w Katyniu. A dzisiaj boję się.